Słuchajcie, dzisiejsza historia jest dosyć zabawna i też właściwie tworząc ją na bieżąco, tak jak teraz, bo ta historia ma już ze 2 tygodnie, ja parę razy łapałem się na tym, że nie wiem, w którym miejscu jestem tej historii. I'm not really sure what point I am in the video. Let's just pretend like some stuff happened and then I'm like really tired and I'm just laying on the floor watching bot grinder videos. Let's pretend that's what I'm doing. Parę tygodni temu, to było mniej więcej miesiąc temu, napisała do mnie dziewczyna, która Polka, która mieszka w Szwecji i tam pracuje, Natalia, że chciałaby zamówić sobie drona DJI FPV. Prosi mnie o to, żebym sprawdził, w jakim stanie jest ten dron, bo to jest używka z OLX-a. Ja się tak zastanawiałem, wiedziałem, że mi to dosyć dużo energii zabierze i dużo czasu, ale mówię, dobra, wróćmy po 2 latach do tego modelu. On nie jest szałowy, ja wielokrotnie się do niego już zrażałem, że tak powiem, nawet nie wiem jak to określić. Wcześniej słabiej latałem FPV i nie miałem śmiałości do tego, żeby latać nim odważnie. Teraz radzę sobie w miarę dobrze, ale ciągle mam takie wrażenie, że ten model jest świetny i kurczę, jednak nie jest dla mnie. I brnąc w tą historię, słuchajcie, rozmawiałem z wieloma ludźmi, bardzo sprzeczne opinie są. Też dałem wczoraj sondaż, wystawiłem taki sondaż na Instagramie, czy powinienem go kupić za 1300 zł, czy nie. Pomyślałem sobie, kurczę, fajnie byłoby go kupić, żeby mieć takiego drona, a właśnie między innymi po to, żeby polecieć trochę dalej, na przykład na Bałkanach, albo w innym kraju, gdzie można latać trochę dalej, niekoniecznie u nas. I żeby podpiąć mu Hero 10 czy 11 i zrobić naprawdę przepiękne ujęcia, a gdy cokolwiek się stanie, to on na przykład straci zasięg i będzie krytyczna sytuacja, to on się wzniesie i wróci do punktu bazowego. Cała ta historia naprawdę ma duży sens. Latałem nim już około 10 sesji, może mniej, bez przesady, może 6 sesji. I ten dron mi się podoba, on fajnie lata, nagrywa dźwięk jako jeden z nielicznych, chyba jedyny model DJI. I to jest naprawdę fajny dron, oprócz tego, że ma też swoje niestety wady. W mojej sytuacji powiem wam tak, mam Awatę, mam Nazgula między innymi, mam Boba, mam Apexa, więc 5-calowych i większych, mam też 2 drony 4-calowe, bo mam Shockera i Flywheel Explorer. Tak się zastanawiam, mam też Cinewhoopa, oczywiście Protek 25 i pewnie niedługo będę miał Cineloga 35, bo już ramę mam. I tak sobie pomyślałem, kurczę, czy nadal ja potrzebuję takiego DJI FPV? Kiedy byłby mi potrzebny? At this point, I'm not really sure what the point is, nor do I know what this video is going to be titled or be about. Potrzebny byłby mi na pewno wtedy, kiedy chciałbym polecieć trochę dalej z kamerą GoPro i pokazać między innymi jakieś klimaty górskie. Niekoniecznie na terenie Parku Narodowego, bo dużo jest gór fajnych w Polsce, gdzie można latać i one są nie objęte terenami parku. Na przykład przy Pieninach są kapitalne tereny. I tak sobie pomyślałem, że to będzie dobra sztuka dla mnie. Latając 5-calówkami oraz tradycyjnymi FPV, powiedziałbym, że to jest dosyć taka krowa i nie zbiera się tak jak chce. Natomiast to, czego doświadczyłem już w ciągu paru sesji, to jest fakt, że ślizga mi się zasięg w goglach.
Nie wiem, jak to brzmi, ślizga mi się zasięg w goglach, ale chodzi o to generalnie, że jak lecę około 300-500 metrów w takiej odległości i polecę trochę niżej, to mam takie rwanie zasięgu w goglach, rwanie transmisji, takie lagowanie. To polega, jakbym odniósł to do jazdy samochodem, to jest mniej więcej tak, jakbyś jechał dosyć szybko trasą, fajnym autem i w pewnym momencie wjeżdżasz i masz taki water splashing, czyli dokładnie masz uczucie, że nie panujesz nad samochodem. Tak, czyli przejeżdżasz przez, powiedzmy, kałużę czy duży obszar wody i nie panujesz w tym momencie nad tym, co się dzieje z twoim samochodem. Tu jest bardzo podobnie, tak mniej więcej na pół sekundy, nie na całą sekundę, mniej więcej na pół sekundy mam taki poślizg wizji, że nie wiem, o co chodzi. Tak szczerze mówiąc, raczej jednak zostanę przy pięciocalówce zwykłej. Okej. Okay. Słuchajcie, zrobimy teraz tak. Myślę, że dobrze byłoby się wybrać na sesję. Co prawda dzisiaj wieje, ale zabiorę Awatę, zabiorę JFP i zobaczymy sobie pod kątem zasięgu. Będę latał mniej więcej na 15-20 metrach. Jak to wygląda? Taki cruising nad drzewami, o to mi głównie chodzi. I pomiędzy drzewami. Jak to wygląda na takim zasięgu, który jest w miarę legalny w Polsce, czyli 500 metrów, tak? Wiadomo, że mając Biflos mogę latać na 2 km, ale to też nie jest tak oczywiste. Natomiast większość osób, powiedzmy, jeżeli ma zwykłe uprawnienia, no to może polatać sobie na do 500 metrów FPV na dzisiejsze czasy. I sprawdźmy to w takim razie. Natomiast to jest jeszcze, co chciałem powiedzieć. To, co mi się w nim podoba, jest mocny, a jednocześnie jest trochę ciężki, ale jest dość stabilny na wietrze, na pewno. To jest to. Jeżeli chodzi o powrót do domu, jest niezawodny. Wczoraj zgubiłem 2 albo 3 razy zasięg, wszystko było ok. Teraz zrobiłem moda też na częstotliwość amerykańską. Zobaczymy, jak to wygląda, czy na FCC. Jest tutaj plik w goglach w nim. I zobaczycie sobie też, jak wychodzą ujęcia z GoPro, już te docelowe. Myślę, że to będzie fajny materiał, ja dla was skomentuję ten materiał, bo wszystkie osoby, które zastanawiają się, czy kupić sobie takiego drona, czy sobie kupić Awatę, czy może takiego, dostaną odpowiedź na swoje pytania. Zapraszam was do tego materiału. No i tak, żeby zrobić ten test, oczywiście cały samochód sprzętu musiałem zapakować. Jak to zwykle bywa, ale jedziemy na miejscówkę. Ja tutaj jestem troszkę zasłonięty samochodem ze względu na to, że bardzo wieje. Polatam w takim razie nisko. Mam już w miarę panowanie nad tym dronem. Wiele osób, które zaczynają, faktycznie mogą powiedzieć, że on jest do lotów wysokich, ale ja tam latam nim nisko. To, co jeszcze mi tutaj nie za bardzo odpowiada, to jest taka flara, którą mam. Jak lecę pod słońce, to ta flara stanowi taką niezbyt przyjemna. Może mogę powiedzieć, że to jest w formie takiej pajęczynki różnokolorowych, ale na pewno nie jest taka poetycka, piękna flara. Wieje, ale on sobie dobrze radzi. Odleciałem na 100 metrów, słychać go mocno. To, co mogę powiedzieć na pewno, polecę teraz wysoko nad lasem kawałek. Zrobimy sobie taki fajny plus nad lasem, bo te drzewa są przepiękne, takie rude na drzewie. Ale jestem 300 metrów i już zaczynają się delikatne opóźnienia. Te opóźnienia nie są wcale takie mocne, ale na pewno dyskomfort jest. Ten dron jest też mocny, natomiast musiałbym do niego kupić 3 baterie, czyli inwestując powiedzmy 1300 zł w niego w tej chwili z jednym akumulatorem, załóżmy nowym, ja nadal musiałbym zainwestować jeszcze około 1000 zł przynajmniej, jak nie trochę więcej, w 2 akumulatory, czyli to jest wydatek 2300. I uważam, że on jest trochę za duży jak na mnie w tej chwili, dlatego że potencjalne korzyści one aż tak bardzo nie uzasadniają wydatku takiej inwestycji. Z drugiej strony jest to fajny dron i jest to przełom w świecie FPV. Wiele osób początkujących, na przykład osób, które chcą przyjechać na warsztaty, mogłoby z tego zdecydowanie skorzystać. Dobrze, polecimy tutaj tą alejką. Tutaj jest czysto wszędzie, nie ma ludzi. Ja lecę na wysokości ode mnie 17 metrów. Teraz im trochę miota wiatr. Jeżeli chodzi o sygnał, mam cały czas full. 400 metrów, jest gitara. Lecimy sobie teraz pod słońcem. Może
tak, zrobimy jeszcze taki przelot, żeby nie leciał centralnie pod słońce. Polecimy sobie tam do drzewka, na górkę. I w tym momencie już mam takie rwanie, o którym mówiłem. Tu jest drzewko, okrążymy je. I polecimy sobie do tej kępy. Teraz straciłem całkowicie zasięg. 590 metrów. I jest blackout. RTH mi się włączył. Słuchajcie, bardzo wiało i niestety nie słychać dobrze mojego komentarza, więc nie chciałem tego kontynuować, bo to nie ma sensu. Straciłem zasięg i faktycznie był failsafe. Niestety dron nie nagrywa też na przykład cracks albo takich sytuacji, kiedy traci zasięg i jest RTH. No trudno. W każdym razie chciałem powiedzieć o tym, że za moment zobaczycie, jak wyglądają ujęcia z Awaty. Ja między innymi przez takie sesje jak tutaj zrezygnowałem z FPV, bo odlatując powiedzmy 500-600 metrów, 500 metrów, bo to jest granica legalnego latania, nie jestem w stanie utrzymać cały czas dobrego zasięgu i na przykład latając pomiędzy drzewami, ja go tracę, mam opóźnienie i to jest duże ryzyko, że w coś uderzę. I to jest niedopuszczalne ryzyko, bo to są lagowania po pół sekundy. Także RTH, które zdarza się zupełnie znienacka, a mam moda na przecież FCC. Dobra, przejdziemy teraz na Awatę i zobaczycie, jak to wygląda tym dronem, który jest o prawie 2 lata młodszy. Przeniosłem się na inną miejscówkę, dlatego że tutaj tak nie wieje, mam bardziej odsłonięte miejsce, nie jest tak idealnie centralnie w polach. Spróbuję nią wystartować teraz i poszalejemy na niewielkiej wysokości. Silniki już mamy. Git, przenosimy się w tryb manualny. Dobra, troszkę wieje, ale ona jest teraz szybka, kurczę. W tym FCC jest bardzo szybka tutaj. Nie mogę jej okiełznać. Wiatr ją mocno zwiewa. Natomiast zasięg jest petarda. Umówmy się. Jest bardzo dobrze. A nawet przez chwilę nie tracę pełnego zasięgu. Jestem 250 metrów od naszego miejsca startu. I teraz popatrzmy sobie, jak to wygląda pomiędzy krzaczkami. Tu jest bardzo dobrze. Tu też. No i przede wszystkim latając Awatą, oczywiście ona jest słabsza, zdecydowanie jest słabsza i wyje na wietrze. Natomiast latając Awatą ja nie mam w ogóle takiego poczucia, że ją zaraz rozwalę i że trzeba będzie wydać parę stów na serwis minimum, nie? Ojojojojoj, teraz znowu przeszła w tryb ten N. To, w co mógłbym zainwestować, to jest ten zestaw z Axis Flying na 3,5 cala. On mógłby być bardzo ciekawy. Tak, to byłaby fajna sprawa. Silniki plus rama na 3,5 plus oczywiście śmigła. Dlatego, że ta całość byłaby mocniejsza. Oczywiście też czas lotu by się znacznie zredukował zapewne. Ale nadal mogłoby to być całkiem ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy warto. Jest to totalna nisza. I nie mam też za dużo energii na takie rzeczy. Teraz lecę fajnie, aczkolwiek ona nie ma siły. Ujmę jej troszkę gazu. Spróbuję gimbala obniżyć i polecieć wolniej. Bardziej precyzyjnie teraz. Tak jak teraz. No ten system wystarczy, jest idealny. O3 plus Awata nie potrzebuje nic innego. Dostałem też propozycję, żeby zakupić w preferencyjnej cenie Woxnail gogle i Kadyx zaproponował mi, że podaruje mi zestaw Pro Advanced Kit Awata, ale nie wiem, czy to jest w ogóle sens.
wpakować się w to, bo to już jest całkowita nisza w niszy. I znowu inwestycja typu 2-3 koła. Nie wiem, czy sensowna. Tutaj już zainwestowałem sporo pieniędzy i muszę się naprawdę zastanowić, czy gra jest warta świeczki. Lecimy. No, Avata spisuje się zdecydowanie lepiej niż DJI FPV. Oczywiście nie jest taka, tak jak powiedziałem, mocna, ale jest w niej potencjał do takiego spokojnego cruisingu, który bardziej mi odpowiada. Natomiast jak potrzebuję long range, to mam Bob 57, a kiedy potrzebuję takiego mocniejszego drona na bliższy dystans, na zgól mi wystarcza. I mam jeszcze przecież Apexa. Odpuszczę DJI FPV. Jedyny sens, jaki widzę, to dla szkoleń ludzi, ale też Avata wystarczy do tego celu. Dokupię najwyżej baterię. Tak, to będzie najlepsze rozwiązanie. Odpuszczę sobie DJI FPV. Widzę, że Avata ma naprawdę dużo lepszą wizję w porównaniu do tej sprzed 2 lat. Niby o 3, ale jednak jest przepaść. Nie wiem, na czym polega ta różnica i dlaczego jest tak kolosalna, ale jest. Tutaj widzę idealnie, precyzyjnie, widzę wszystko. Tam niestety tak nie było. Próbuję jeszcze polatać, mam 40%. Teraz nad tym zagajnikiem. Tak, żebyście zobaczyli, jak precyzyjnie jestem w stanie lecieć, jeśli chodzi o mijanie przeszkód. Widać jak na dłoni. Tego nie ma w DJI FPV. Jakość jest zdecydowanie słabsza. Wystarczy. Avata jednak się ukazała już 2 lata później, czy 1,5 roku później i widać te różnice. Widać, że DJI odrobiło lekcję. Przede wszystkim zasięg jest lepszy, zdecydowanie. Poza tym ona jest odporna na kolizję. Fakt, że jest słabsza i też hałasuje, no trudno. Taka niestety jest jej specyfika, bo to jest Cineloop, a nie piątka. Mam nadzieję, że DJI wyda wersję drugą i wtedy ją zakupię od razu w pierwszym terminie. Natomiast na dzisiaj odpuszczę sobie raczej pierwszą edycję DJI FPV ze względu na to, że zawodzi mnie zasięg. To jest chyba największy ból mój, dlatego że nauczyłem się tak latać nim, że ryzyko wyeliminowałem. Oczywiście nie latam bardzo ryzykownie, ale ryzyko częstych wymian czy napraw wyeliminowałem. Natomiast pozostaje nadal kwestia zasięgu i jest słabiej. Obraz w goglach jest zdecydowanie słabszy od Avaty czy od DJI O3 Air Unit. I pomyślałem sobie, że szkoda kasy. 1300 zł można zainwestować w coś lepszego, a ja bym miał tylko drona z jednym akumulatorem za tę kwotę. Musiałbym wydać 2,5 minimum. Radio mam, gogle też, więc 2,5 na to, żeby kupić 3 akumulatory plus tego drona. Natomiast on jest ciągle dobry i myślę, że tak do 200 metrów, jeżeli ktoś lata jeszcze wyżej, niekoniecznie zależy mu na mijaniu krzaczków czy podobnych rzeczy w najbliższej odległości, ten dron jest jak najbardziej ok. Natomiast dla mnie w tej chwili odpada. Dzięki Wam za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pamiętajcie też, że mamy warsztaty FPV. W maju zrobię pierwszą edycję, 12-14 maja. Zapisują się już ludzie, mam jeszcze kilka miejsc, niewiele, kończą się te miejsca.
Dużo jest zapisów bez potwierdzeń. Jeżeli masz ochotę przyjechać 12-14 maja, szczegóły znajdziesz w komentarzu i też w opisie pod filmem. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Cześć, pa!